Siemaneczko, Rzymeczki, z tej strony Maty i krótka piłka, szybki wstęp. Lecimy teraz do Wrocławia na trening, później do fabryki z KFD. Ogólnie spotykamy się z kilkoma szefami. Myślę, że będzie zajebiście. Ja tutaj jakoś bardzo długo nie przedłużam na wstępie, bo nie ma co. Lecimy autobusikiem, bo ja się lubię wozić autobusikiem, nienawidzę się wozić autobusami, ale nie mam jeszcze 18 i mam prawka. Yo! Przywitaj się proszę, dzień dobry. No, ja jestem głodny, nie jadłem nic. Jechałem do Wrocka, jestem po dwóch skirach i mam nadzieję, że mi uratuje kilogramowa lasagna. Ogólnie to na zdrowo tutaj mamy lasagne, ale awokado też. Na zdrowo, wszystko jest na zdrowo. Siema, nie nagrałem wam nic w CityFicie, dlaczego? Ponieważ było z 300 osób i po prostu nie było to opłacalne, abym wam cokolwiek nagrywał. No, 40 osób stało w kolejce ze mną po zdjęcie. Tutaj mamy ogólnie spoko światełko nawet, chociaż jest mega sucho i grubo naraz, czyli zamienia się w takiego skinny fata. To za światełko, to jest git. To jest ogólnie nasza chata na jeden dzień, bo na jedną noc, tak. Nie śpimy razem. Jak to nie? Tutaj mamy kibelek. Zapraszam. Tutaj się będę myć. Bo będę się myć. Mamy jakieś kilka godzinek na obmyślenie pomysłów na TikToki do KFD. Bo trzeba jednak coś nagrać, jednak po coś tam jedziemy. Ja wam też ogólnie pokażę mniej więcej, jak to się tam ma. Nie wyjdziemy na produkcję, bo ostatnio byliśmy na produkcji. Teraz pokażę wam magazyn. Piękny dzień, nowy ja. Obudziłem się w tym pięknym hotelu godzinę za późno, bo zamulaliśmy trochę z Aleksem. Pobudka była na 7, aczkolwiek jeszcze sobie godzinę poleżeliśmy. Prawdopodobnie gdybym ja nie stał, to byśmy jeszcze później stali. Wymyłem się, jestem teraz, o kurde, ale zmasowany, kurczę. Bardziej nie zmasowany, a podlany. Jakaś poranna rutyna musi wlecieć, czyli walnę sobie jakieś pompeczki, bo dlaczego nie? I co, walniemy proteinowego szejka, bo tylko to mam akurat tutaj w tym naszym milionowym apartamentowcu i pójdziemy po jakieś bułeczki albo cokolwiek do sklepu, walniemy sobie śniadanko i już będziemy jechać do naszego wspaniałego KFD, aby robić nagrywki, aby się spotkać ogólnie z ekipką. Światło nie najlepsze, bo niestety trochę rozwala grafikę, jak było widać, ale no, musiałbym być po treningu, aby te nabicie mięśniowe faktycznie było. 20 pompek nic nie zrobi, ale fajne 20 pompek, zawsze coś. Tak, Aleks się teraz myje, wbija zaraz kawka, wbija właśnie ten shake proteinowy. Jest zajebiście, żyje się dalej, żyje się zajebiście. Miłego dzionka, kurczę, wszystkim, którzy to teraz oglądają. Pamiętajcie, że jesteście zajebiści i was niesamowicie uwielbiam. Dzięki, że jesteście, bo naprawdę miło mi zawsze. Jak czytam komentarze, jak piszecie mi DM-y na Instagramie, to mi się uśmiech robi. Dzięki, że jesteście, szefy. Kurde, muszę wspomnieć, kod Mati. To jest kod, który powiększa wam łapę o 10 milionów, kurwa, centymetrów. A tak naprawdę to każdy kod działa tak samo. Ja sobie wybrałem kod Mati, aby był szybki i łatwy do wpisania. Kilka osób mi właśnie napisało, że używa tylko mojego kodu, bo jest najłatwiejszy. Więc dzięki. Wiadomo, każdy kod działa tak samo i wybierajcie sobie kod swojego ulubionego Gym Świrka. Bolcika wzięliśmy i gdzie nas zawiózł? Tu nas zawiózł, więc jesteśmy już w fabryce. Wszyscy są w środku, więc ja tam lecę, bo też na mnie czekają. Chciałem idealnie po prostu tam nagrać wam, że tutaj jestem
Więc co, lecimy coś tam porobić faktycznie, nie ma opierdzielania i też pokażę wam mniej więcej jak to się ma w środku. Tak, o, siłka w siedzibie KFD. Kurde, mocna jest. Raczej tutaj jakiegoś zajebistego treningu nie zrobimy. Słucham? Ale jest fajna. I no sobie trochę pomachamy przynajmniej. Trening zrobiony, nagrywki również zrobione, padł mi telefon, więc nie mogłem nagrać tego jak robiliśmy nagrywki, ale nie nic ciekawego, faktycznie wbijajcie sobie na TikToka KFD i tam zobaczycie jakie właśnie te nagrywki wyszły. Na kilku TikTokach nie jestem, kurwa, na kilku TikTokach jestem, na kilku nie. O, się zrobiłem bielutki. Pozowanko, po... I chyba się zawijamy powolutku. Jesteśmy na dworcu głównym i jestem tak zmęczony, że mnie zaraz popierdoli. Żegnamy się z Aleksem. Nara. Ponieważ już jedzie i trzeba było cokolwiek nagrać, żeby nie było, że są takie urywki, ale naprawdę taki jest dzień, że nie było możliwości zbytnio nic wam nagrać. Nagrałem tylko to, co się dało. I się widzimy zaraz u mnie w domu albo jutro, nie wiem, kiedykolwiek będę miał siłę, aby do was gadać i sobie kilka rzeczy przegadamy i to będzie tyle, więc tak. Ten ja z tego teraz musi powiedzieć siema. Siema, jestem już dzień później, nie jestem aż tak rozwalony jak ostatnio, więc pogadamy o tym, o czym mamy pogadać. Zawody 10 czerwca, Łódź, wyciskanie. Trzeba zacząć coś startować, jak się interesuje tym trójbojem, więc właśnie te wyciskanie. Lecę od miesiąca na nowym planie treningowym. Jestem prowadzony przez trójboistę z mojej lokalnej siłowni, więc nie wiem w sumie, czy on w ogóle życzyłby sobie, aby go polecać. I prowadzi mnie właśnie online. Jest dobrze, technika na ławie wyciskania jest trochę inna. To może mi pomóc dołożyć trochę. I będę celować w 120 kg w tym trzecim powtórzeniu. Będzie ciężko, ale kurczę, to jest tak, że no chuj w to, trzeba, po prostu trzeba próbować, juu. Dalej, w grudniu będą debiuty w trójboju,
chciałbym się sprawdzić w trójboju, bo debiuty to jest, że po prostu pierwszy start taki w trójboju, trójboju. I może być ciekawie faktycznie, bo trochę na pewno się po... No możesz wyjść, dzięki. Bo na pewno się te wyniki trochę poprawią do grudnia. I jeszcze w listopadzie jest Deadlift League w Wrocławiu. To też się postaram wystartować, bo jara mnie to na razie. Myślę, że tak 3 lata przynajmniej się pobawię w ten trójbój, albo bardziej powerlifting. Jak już te wyniki będą wystarczająco dobre, że ja po prostu sobie już będę to mieszał z kulturystyką, aż później pójdziemy do kulturystyki, spędzę na to 2-3 lata może, polecimy, w sensie polecimy, zrobię jakieś zawody sylwetkowe, bo to też jest naprawdę super przygoda, którą chciałbym kiedyś przeżyć i potem się zobaczy, czy będziemy kontynuować kulturystykę, czy będziemy się bawić street workout, czy kurde, cokolwiek, crossfit, oby tylko nie crossfit. I co? I tyle. Dzięki wielkie za oglądanko. Sorki jeszcze raz, że tak dziwnie wyszła ta pierwsza część tego filmu, ponieważ no trochę nie mieliśmy możliwości nagrywać. Albo mieliśmy, a jestem faja po prostu i nie warto mnie subskrybować. A tak na poważnie to dzięki wielkie na oglądanie. Możecie właśnie zostawić łapkę, możecie zostawić suba, będzie mi naprawdę bardzo miło. I co, ja się z wami żegnam. Siema.